W okresie wakacyjnym zawsze warto wybrać się w jakieś piękne miejsca, czy to w celu wypoczynku, czy zwiedzania. Światy fantastyczne są wypełnione krainami, które warto byłoby odwiedzić. Hejka wszystkim, z tej strony Maria z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj wraz z innymi redaktorami przedstawimy nasze wybrane, fantastyczne miejsca na wakacje. Zapraszamy! W jakie fantastyczne miejsce ja wyjechałbym na wakacje? Cóż, będę tu dość oczywisty i wybiorę Śródziemie. No, może nie całe. W moim przypadku sprawdziłby się Mordor i Góra Przeznaczenia, bo to pewnie jedno z niewielu miejsc, gdzie wreszcie byłoby mi ciepło, choć na wszelki wypadek i tak zabrałbym kocyk. Jednak ogólnie tamtejszy klimat, zbyt wiele dymu i popiołu oraz mniej ciekawe towarzystwo sprawiłoby, że bawiłbym się średnio. Chociaż może jednak chociaż na weekend bym spróbował? Prędzej jednak wybrałbym dwa inne miejsca, Rivendell i Shire. Do domu Elronda zawitałbym z tego samego powodu, dla którego na wyprawę wyruszył sam. Zawsze chciałem zobaczyć i poznać elfy. W przeciwieństwie do krasnoludów z Hobbita zupełnie nie przeszkadzałyby mi tamtejsza muzyka czy jedzenie, a samo miejsce jest według mnie przepiękne. Mógłbym zwyczajnie siedzieć sobie na ławeczce jak Bilbo, czytać książkę i chillować. Albo zwiedzać okolice, cieszyć się lasami i rzekami. Klimat zupełnie dla mnie. Ale i w Shire bym nie narzekał. Chętnie skorzystałbym z gościnności hobbitów, podjadł ich przysmaków, popykał wajkowe ziele, ale nie miałbym też nic przeciwko, by pomóc im przy codziennych czynnościach. Zawsze chciałem mieć ogródek i móc uprawiać warzywa, więc wreszcie miałbym okazję. Ot taka agroturystyka w Śródziemiu. Nudzony standardowymi wakacjami, nieprzebranymi tłumami turystów i oklepanymi atrakcjami, lubisz wypoczywać aktywnie, a odrobina adrenaliny nakręca cię do działania? W takim razie mamy dla ciebie ofertę idealną. Planeta Hoxys 4. Chcesz podziwiać bogatą faunę i florę lazurowej puszczy, grzybowych torfowisk czy doliny pnączy? Masz ochotę na zwiedzanie bogatych w kolorowe minerały, krystalicznych grot i grot solnych? A może interesuje cię białe szaleństwo w warstwie lodowej lub gorące safari po zapieszczonych korytarzach, to wszystko znajdziesz na jednej planecie. Hoxys 4. Zapewniamy zakwaterowanie na orbicie w nowoczesnych kapsułach wraz z dostępem do naszego w pełni zautomatyzowanego baru The Abyss Bar. A dla każdego gościa personalizowany kilof gratis. Nie czekaj! Zamów bilet w jedną stronę już dziś i zwiedzaj Hoxys 4 z Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic. Rock and Stone. Oferta Deep Rock Galactic może nieznacznie różnić się od zaprezentowanej w reklamie. Deep Rock Galactic nie stanowi kołchozu. Kto tak twierdzi, zdecydowanie kłamie. Deep Rock Galactic nie respektuje ubezpieczeń oraz zasad BHP. Jednym z centralnych punktów historii w serii gier Mass Effect jest stacja kosmiczna Citadela. To polityczne centrum naszej galaktyki jest jednocześnie idealnym miejscem na spędzenie fantastycznych wakacji. Składająca się z pięciu ramion okręgów oraz spajającego je pierścienia prezydium konstrukcja oferuje najróżniejsze rodzaje rozrywek. Wspomniane wcześniej okręgi, choć pełnią głównie funkcje przemysłowe i mieszkalne, są też pełne najróżniejszych atrakcji. Możemy tam znaleźć m.in. bary, kluby, liczne sklepy, a jeśli akurat nie jesteśmy w nastroju na wydawanie pieniędzy lub imprezowanie, możemy znaleźć jeden z wielu punktów widokowych i odprężyć się, podziwiając majestat Cytadeli. Gdy już znudzą nam się rozrywki oferowane przez okręgi, możemy przejść do najbardziej ekskluzywnego obszaru stacji, czyli prezydium. To właśnie tam znajduje się siedziba Rady Cytadeli, a także wszystkie ambasady. Tu rzecz jasna znajdziemy liczne sklepy, a także kluby, lecz są one o wiele bardziej ekskluzywne niż te, które mogliśmy wcześniej znaleźć w okręgach. Nie brakuje tutaj także miejsc do najzwyklejszego w świecie relaksu. Podczas zwykłego spaceru po prezydium możemy m.in. podziwiać sztuczne niebo, które wygląda niezwykle realistycznie, odprężyć się przy fontannie, czy nauczyć się czegoś o galaktycznej historii. Najbogatsi z turystów mogą też sobie pozwolić na wynajęcie jednego z ekskluzywnych apartamentów przy takich lokalizacjach jak pasaż Silver Street. Są to piękne, bogato wyposażone lokale, gdzie po dniach pełnych imprez, zakupów oraz zwiedzania możemy się odprężyć w jacuzzi, pooglądać najnowsze widy czy posłuchać jakiejś spokojniejszej muzyki. Cytadela niewątpliwie jest miejscem, które gdyby istniało naprawdę ściągałoby do siebie wielu turystów. Oczywiście w sytuacjach, kiedy nie jest atakowana przez kosmitów.
Jak wakacje, to nad wodą, więc bardzo chętnie zawędrowałbym na kompleks wysp Jabberwock z drugiej części Danganronpy, gdzie przenocowałbym w 5-gwiazdkowym hotelu Mirai. Do dyspozycji miałbym krystalicznie czyste plaże, ogromną bibliotekę, prywatne kino, a nawet park rozrywki, więc z pewnością miałbym co robić. Stołowałbym się głównie w 5-gwiazdkowej hotelowej restauracji, a jeśli miałbym ochotę na nieco klasyczne smaki, to przeszedłbym się do miejscowego dinera, który znajduje się na drugim końcu wyspy. Na wyspie znajduje się również baza wojskowa, która regularnie organizuje strzelnice, z której bardzo chętnie bym skorzystał, choćby dla samego doświadczenia. To wszystko składa się na niezapomniane wakacje, na które z chęcią bym pojechał. Wtrącić Gwiezdne Wojny w kolejny materiał muszę, a tak przynajmniej powiedziałby w moim imieniu Mistrz Yoda. Tym razem mowa o najlepszych, fantastycznych lokacjach na wakacje i tu również mogę wyciągnąć asa z rękawa, czy może bardziej z odległej galaktyki. Przedstawiam więc ostoję Star Warsowej przyrody i kultury, czyli planetę Naboo. Naboo w sadze Star Wars zadebiutowała w 1999 roku, gdy swoją premierę miała pierwsza część trylogii prequeli Mroczne Widmo. Już wtedy znalazła się ona w samym centrum galaktycznego konfliktu, gdyż to właśnie na zwierzchniczkę Naboo, królową Amidalę, polowali separatyści. Nie tylko Amidala należała do wybitnych postaci z Naboo, był to również kanclerz Palpatine, potajemnie jeden z najpotężniejszych lordów Sith. No i jest jeszcze Jar Jar Binks, chociaż o nim niektórzy woleliby nie wspominać. Skupmy się jednak na tym, co planeta miałaby do zaoferowania nam, ziemskim turystom. Naboo pokryta jest kwiecistymi, trawiastymi równinami i równie zielonymi wzgórzami. Pomyślcie sami, kto nie wybrałby się na plenerek w taką okolicę? Dla entuzjastów zbierania grzybów mamy połacie wilgotnych, bagiennych lasów, a wśród drzew czeka na nas duże jezioro Paonga. Jeżeli z kolei wolicie zwiedzać miasta i podziwiać dobytek obcych cywilizacji, to zapraszamy do stolicy planety, czyli Theed, z ogromnym pałacem królewskim. Tę część wycieczki możecie odbyć, uwaga, naprawdę, bo sceny z pałacu Theed nagrywane były w dwóch rzeczywistych lokacjach, w pałacu królewskim w Kasercie oraz w Villi del Balbianello. Oba te miejsca znajdują się we Włoszech, więc jeżeli to tam planujecie w czasy i przy okazji lubicie zwiedzać filmowe lokacje, koniecznie napiszcie te dwa punkty do swojej listy do zobaczenia. A co jeżeli znudzą się sielankowe krajobrazy? Wtedy Naboo jest w stanie odsłonić przed wami swoją drugą twarz. Chodzi tu o podwodną kolonię cywilizacji Gungan, zwaną Otoh Gunga. Multum pomieszczeń w kształcie baniek, połączone systemem wąskich korytarzy, szybko przynosi na myśl zwiedzanie legendarnej Atlantydy. Słowem podsumowania, Naboo mogę polecić zarówno turyście szukającemu nowych przygód, jak i takiemu, który po prostu wolałby nacieszyć się urokami natury, najlepiej z jakimś kolorowym drinkiem w ręku. Niektórzy z nas w ciągu wakacji wyjeżdżali na wsie. W tamtym czasie wydawało się to nieatrakcyjne, jednak teraz najpewniej wspominacie to z wypiekami na twarzy. Spokój od miastowego hałasu, czystsze powietrze i pewny relaksujący klimat. Oczywiście jeśli nie trzeba było zrobić czegoś w polu. Jeśli brakuje wam tego klimatu, a nie macie jak wrócić na wieś, zawsze można odwiedzić Stardew Valley. Miejsce, w którym poczujemy cudowną wolność. Mimo że dużo pracy czeka nas z farmą, a wokół całego miejsca dzieją się dziwne rzeczy, to jednak czeka nas relaks przed monitorem, podczas sadzenia, ścinania, budowania itd. Poznawanie postaci z miasteczka również ma swój urok i kryje mnóstwo interesujących tajemnic. Oprócz zajmowania się farmą, możesz również wybrać się na ryby, ewentualnie do ciemnej, zimnej jaskini, w której spotkasz niebezpieczne stwory, ale minerały stamtąd na pewno się przydadzą. Niezależnie od tego, co zamierzasz, będziesz się dobrze bawić, a twój pobyt będzie mile widziany. Na pewno już ci się znudziły te wszystkie wyspy Bora Bora, Majorki czy inne Santorini. No przyznaj, masz tego dosyć, bo ile można się przewracać na plaży podsmażając sobie boczki. Dlatego najmodniejszym kierunkiem tego lata jest personalizowana wycieczka do Nordlandu, średniowiecznej krainy takiego śniegu i mrozu, jakiego nie znają współczesne piecuchy. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Zresztą polecają jedna z najpopularniejszych influencerskich par wszystkich czasów, czyli Torgal i Aricia. Zamiast nudnych i przesłodzonych drinków z parasolką oraz kalmarów z grilla podanych przez kelnera, dostaniesz tam łuki strzały, a na specjalne życzenie po prostu kamienie. Obiad sam się przecież nie upoluje, burczący brzuch pomoże ci w celności, a głód jest najlepszą przyprawą, więc mięso z piórami czy sierścią będzie miało smak nie do opisania. Możesz też wygrać wspaniałą nagrodę, niepowtarzalne obręcze Freyra. Wystarczy usiąść na koniu, spokojnie, to całkiem proste, a główna nagroda wycieczki kusi. Nie dość, że te złote bransolety są wyjątkowo piękne, to mają jeszcze, zdradzę ci teraz tajemnicę,
magiczną moc. A kto nie chciałby przywieźć z wakacji tak wspaniałej pamiątki i to bez płacenia cła? Warto dać jedną z nich najdroższemu nieprzyjacielowi. Nie będzie także tluskania na basenie. Wodę do picia też musisz sobie zresztą najpierw roztopić. Wycieczka wśród lodów z dodatkowymi atrakcjami to jest to. Spotkasz się z miejscowymi i poznasz ich wspaniałą gościnność. Dla chętnych będzie też nauka władania toporem w obronie własnej. Będziesz chciał tu zostać dłużej. Jednak uważaj, byś nie przegapił dnia powrotu z tej niesamowitej krainy, bo zostaniesz tam już na zawsze. Ach, wakacje. Czas błogiej beztroski, sielanki i odpoczynku. A gdzie się najlepiej odpoczywa? Oczywiście w cieple i nad wodą. A jak przy okazji mamy do dyspozycji chłodne napitki, jedzonko i wszelkie czasoumilacze, to tylko tym lepiej. A gdzie tak jest? Na jednej z map do gry Witch It. Jest to bardzo przyjemna i sympatyczna produkcja z ponadczasową, baśniową grafiką. Gracze wcielają się w wyposażonych w zapas ziemniaków łowców czarownic i właśnie owe wiedźmy, które mają za zadanie ukryć się przed tymi pierwszymi. Misja łowców nie jest łatwa, bowiem miotłolotki potrafią zmieniać się w każdy przedmiot występujący na planszy. W związku z czym mapy w tej grze są wręcz usiane detalami, szczegółami, a przez to najróżniejszymi przedmiotami, większymi i mniejszymi. Nie inaczej jest w przypadku mapy osadzonej na rajskiej wyspie na środku oceanu. Jest tam piękna, słoneczna pogoda, złoty piasek na plaży, ciepła, czysta morska woda, piłki plażowe, foremki do piaskowych babek, leżaki i parasole, muszelki, łódki, ręczniki, latarnie. Słowem wszystko, czego można sobie zamarzyć do udanego odpoczynku. Zgłodniejemy? Wystarczy sięgnąć po kosz z rajskimi owocami. Chce nam się pić? Zimny napój zawsze w zasięgu ręki. Jak wakacje, to tylko tam. Problemem może być jedynie to, że to jest wyspa, no a szczegół. Od czego są poloty i popływy? I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Napiszcie w komentarzach, gdzie Wy pojechalibyście podczas fantastycznych wakacji. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pamiętajcie również, by odwiedzić naszą stronę internetową ostatniataverna.pl. My widzimy się, bądź słyszymy, w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło, hej! Okay.